Aż 15 filmów z jego udziałem jest prezentowanych podczas tegorocznej edycji Kina na Granicy. Mowa o Danielu Olbrychskim. Po projekcji filmu Pstrąg odbyła się debata z udziałem aktora. Panie Danielu, jest pan gościem tegorocznego festiwalu filmowego Kino na Granicy. Jak pan zareagował na to zaproszenie i że do Cieszyna? No z wielką przyjemnością. Po pierwsze, ogromnie wysoko cenię pana Łukasza Maciejewskiego, którego znam z różnych innych jeszcze spotkań, rozmów. Znam jego pióro, wiem, znam jego fachowość i niech zorganizował coś takiego, gdzie w rozkładzie, programie filmów jest tyle interesujących filmów z moich udziałem, których ja sam wszystkich nie widziałem. Pomyślałem sobie, że to dokonał jakiejś niebywałej pracy. Jak mogę nie wyjść naprzeciw, a jeszcze skorzystać z okazji i przyjechać w miejsce tak piękne, jakim jest ten nasz Cieszyn, ten teatr, w którym przed laty nie tylko grałem w Ziemi Obiecanej, ale również tutaj. Chyba żeśmy coś, przedstawienie teatralne jedne tutaj też było, chyba z moim udziałem w Bielsku i tutaj, zdaje się, o ile pamiętam, robiliśmy. Dla aktora wizyta w Cieszynie to również podróż sentymentalna. Sceny do jednego z najsłynniejszych filmów z udziałem Olbrychskiego, Ziemi Obiecanej, kręcone były w latach 70. właśnie w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, gdzie między innymi ma miejsce przegląd Kino na Granicy. Wspominam, kojarzy mi się to zwłaszcza z Ziemią Obiecaną, czyli jednym z najpiękniejszych filmów, nie tylko polskich, w historii kinematografii. I ta scena tutaj jest jedną z bardziej wyrazistych scen. Tego filmu, no tutaj cała nasza trójka rozrabia, tutaj Franek Pieczka wspaniale gra, tutaj uwodzi mnie z balkonu Kalina Jędrusik, tutaj spotkanie było i z Wojtkiem Przoniakiem, i z Andrzejem Sewerynem, i z Piotrkiem Franceskim, no masę wspomnień, które na szczęście są utrwalone na taśmie filmowej, w tej pięknej scenie w teatrze. No właśnie, są wspomnienia na ten Cieszyn. Jak pan pamięta ten Cieszyn? Czy coś się zmieniło? No, się rozglądam tutaj. Architektura dalej jest piękna. Pogodę mamy świetną, także jest to jeden z piękniejszych zakątków Polski. A ten teatr jest jednym tak z najładniejszych teatrów polskich w ogóle. Daniel Olbrychski z przyjemnością wziął udział w debacie, która odbyła się w Cieszyńskim Teatrze po projekcji filmu Pstrąg. Serdecznie pozdrawiam widzów portalu OX.pl. Kłaniam się serdecznie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.